Otwieramy Ewangelię świętego Jana, 20 rozdział. Piotr wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dzisiaj na nowo rozbrzmiewa słowo nadziei. Grób jest pusty, wiara, że Pan żyje. To niesie w nas życie, nadzieję. To jest wiara, bo przecież wciąż człowiek nosi w sobie różne wątpliwości. Czuje się sparaliżowany swoją słabością, swoim niedowierzaniem Panu. Właśnie wtedy, kiedy apostołowie popadli w przygnębienie, gdy zaczęli żyć swoimi sprawami, myśląc, że to już koniec pięknej historii z Jezusem, bo grób wszystko zamknął, właśnie wtedy Bóg daje rozwiązanie. Stamtąd, z grobu, wydaje się, że nie ma szans na coś nowego, a jednak idzie radosna nowina. Oto pusty grób podtrzymuje naszą nadzieję. Kontemplując ten pusty grób, modląc się różańcową tajemnicą zmartwychwstania, odnawiamy naszą wiarę. Ten grób pusty to jeden jedyny pewny fundament, na którym możemy pewnie opierać całe nasze życie wiary. Bóg jest z nami. On żyje. Jest w historii naszego życia. Nawet jeśli to życie jest pełne zakrętów i trudnych sytuacji, czy nawet poważnych grzechów. On pokonał to, co ze sobą niesie śmierć. Pozwólmy, niech w nas pokona naszą małą wiarę, lęki, małoduszność, obawy, jakieś nieufności, które tak często nas kuszą i zabierają radość. Maryjo, jesteś z nami. My zapraszamy Ciebie do naszego życia. Pomóż nam otwierać zatrzaśnięte drzwi naszych wnętrz na prawdziwy pokój i nadzieję. Bądź z nami w naszym wieczerniku, jak byłaś z uczniami w ich wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.